przez taką bandę Hunguzów, którzy napadali na rosyjskich oficerów. Został tam ranny w głowę i poszła plotka, że Leon Barszczewski nie żyje. W związku z tym podwładny z jego pułku zagarnął całe mienie pułkowe i kiedy Barszczewski, uleczony zresztą z ran przez tych Chińczyków, których prawdopodobnie widzieliśmy na zdjęciu, powrócił do Siedlec, tam władze wojskowe wytoczyły mu, można tak powiedzieć, proces o niedopilnowanie obowiązku służbowego. Ten proces toczył się czas jakiś. No i kiedy okazało się, że na ostatnim zostanie on skazany za czyny, których nie popełnił, a był człowiekiem honoru, pojechał z Siedlec do pojechał do Częstochowy. Tam dwa dni modlił się przed obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej, zszedł do hotelu i odebrał sobie życie. To o tym właśnie pisze tu m.in. Gazeta Częstochowska z 22 marca 1910 roku. Okazało się, że kilka tygodni po jego śmierci odnalazł się ten człowiek i do wszystkiego się przyznał, ale z życia to już mojemu pradziadkowi nie wróciło. Kiedy szukałem jego grobu w Częstochowie, to miejsce wyglądało mniej więcej tak. Niestety ten nagrobek w roku 1995 został skradziony, no i musiałem ekshumować jego szczątki i przewieźć do Warszawy. I była to jego ostatnia podróż, a jedyna, którą odbyliśmy razem. Obecnie jego szczątki spoczywają na cmentarzu Pomorskowskim w Warszawie, w tym właśnie oto grobie. Dokładnie została przepisana ta inskrypcja, która była tutaj na jego grobie w Częstochowie. Leon Barszczewski, dymisjonowany pułkownik, a symbolicznie już jego żona Irena Barszczewska, która zmarła w Samarkandzie. Grób ten jest łatwo znaleźć, bo tu niedaleko są katakumby, tu jest niedaleko pochowany Czesław Niemen czy Irena Jarocka, także łatwo tą kolumnę z tym orłem znaleźć. Od kilku lat udaje mi się w różnych miejscach pokazywać wystawy poświęcone Leonowi Barszczewskiemu, przypominających, myślę, w sposób zupełnie niezwykły kulturę Emiratu Buchary, czyli obecnej Republiki Uzbekistanu. I także udaje mi się takie różne przedmioty wyprodukować. Możecie Państwo tutaj po spotkaniu nabyć katalog z wystawy, album, zdjęcia na zapałkach, takie żetony z różnymi wizerunkami. Dwa lata temu cieszy mnie to, że zdjęcia Leona Barszczewskiego inspirują różnych artystów, a w tym wypadku widzimy zdjęcia bardzo młodych artystów, którzy uczestniczyli w takim konkursie związanym właśnie z wystawą, która gościła wtedy w Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu. I wiem, że ambasada otrzymała później w darze te zdjęcia i często na różnych spotkaniach te zdjęcia właśnie polskich dzieci ukazujące właśnie ukazujące ich kraj, ale oczami dzieci właśnie w ten sposób pokazuje, to myślę, jest bardzo, bardzo sympatyczne. Ja już pomalutku zbliżam się do końca, dosłownie chwilkę. Kiedy otwieraliśmy jedną z wystaw poświęconą Leonowi Barszczewskiemu w Łazienkach, dokładnie 10 lat temu, wtedy jeszcze dyrektorem był pan profesor Marek Kwiatkowski, to wystawę tą otwieraliśmy 7 grudnia 2004 roku. Coś mnie wtedy tknęło, coś mi podpowiedziało, że może warto by było zajrzeć do zachowanego dziennika zapisków Leona Barszczewskiego z wojny rosyjsko-japońskiej. No i wtedy wystawa już wisiała czas jakiś, ale właśnie pan profesor Kwiatkowski wyznaczył termin otwarcia wystawy na 7 grudnia. Otwierając te zapiski Leona Barszczewskiego, one akurat są po polsku, pisane po polsku, pod tą datą Leon Barszczewski zapisał między innymi: tak, starość już czuje się, koniec już bliski, a ja jeszcze nic dobrego nie zrobiłem. Ludzie dziękują mi, ale za co? Bo ja wiem, robiłem co mogłem, robiłem co każdy człowiek robić powinien, a oni mi dziękują. Nie trzeba, żeby ja sam zeznawał, że robiłem coś po nauce naszego nauczyciela, Pana Jezusa, którym swoim życiem dał nam przykład, jak i co my powinniśmy robić. Ale to nam grzesznym nic nad siłę i nie umiemy lub nie chcemy. Będę najszczęśliwszym z ludzi, jeśli umierając, będę mógł powiedzieć przed obrazem nauczyciela: Boże łaskawy, Boże miłosierny, widzisz, że zrobiłem niewiele, ale sumiennie, starając się robić tak, jak kazałeś robić nam, sam dając temu przykład.
Dziękuję bardzo.